Myślę, że możemy od razu przejść do tematu mojej prezentacji. I dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć, jak w naszej firmie zwiększyliśmy efektywność naszego zespołu programistów. Tak naprawdę w kilku krokach. Chcę poinformować, że tutaj nie będę się rozwodził na temat tego, jak zaimplementowaliśmy konkretne rozwiązania, bo tak naprawdę nie starczyłoby nam na to czasu. Ale po prostu zaprezentuję jakieś tipy i po prostu porady, które usprawniły naszą pracę. Kilka słów o naszej firmie. Pewnie już kojarzycie właśnie WP Serv. Tomek Lach wczoraj miał prezentację. Jesteśmy firmą, która zajmuje się wieloma rodzajami projektów, od prostych stron do bardziej zaawansowanych aplikacji, przez co też dzięki takiemu doświadczeniu udało nam się zbudować taki workflow, który chcę właśnie na Wam dzisiaj zaprezentować. Pracujemy głównie na WordPressie. Jest to platforma, którą wykorzystujemy tak naprawdę do wszystkich projektów. Platforma, która tak naprawdę ma swoje bolączki i myślę, że każdy z nas tak naprawdę o nich wie. Tak naprawdę sam WordPress jest, mogę po prostu powiedzieć, hejtowany ze strony programistów czystego PHP, Symfony czy jakichś tam innych frameworków ze względu na to, że oczywiście jest wolny, słabo zabezpieczony i tam tak naprawdę nic nie działa. Ale tak naprawdę możemy zadać sobie pytanie, czy to jest tak naprawdę wina WordPressa? Nasze doświadczenie mówi, że tak naprawdę wszystko zależy od dewelopera. Od tego, jak my zaimplementujemy stronę, jak ona będzie po prostu działać. Dlatego w pewnym momencie zastanowiliśmy się, co możemy zrobić, żeby zmienić to nastawienie użytkowników do naszej platformy, do platformy, jaką jest WordPress. I tak naprawdę uznaliśmy, że odpowiedź jest naprawdę prosta, że musimy robić jak najlepsze strony internetowe, żeby wychodzić naprzeciw wszelkim oskarżeniom właśnie programistów, czy to javascriptowych, czy PHP-owych odnośnie WordPressa. Postanowiliśmy robić po prostu jak najlepsze strony. To jest może proste stwierdzenie, ale myślę, że w pełni oddaje to, dlaczego postanowiliśmy coś zmienić. I teraz rodzi się pytanie, tak naprawdę jak to zrobić? Prezentacja, rzeczy, o których tutaj opowiem, tak naprawdę nie są rzeczami, które są idealne, bo każdy tak naprawdę się rozwija, zdobywamy doświadczenie, więc nie mogę powiedzieć, że za kilka lat to wszystko, co tutaj powiem, będzie w 100% aktualne, czy to, co powiem, będzie w 100% zgodne z waszymi opiniami na przykład, ale to wszystko, co zaprezentuję, po prostu się u nas sprawdza. Dużo doświadczenia dała nam praca przy supportowaniu stron. Oprócz tworzenia stron od zera, co jest łatwe, przyjemne i tak naprawdę każdy lubi taką pracę, ostatnio dostawaliśmy dużo zleceń po prostu, gdzie przykładowo klient został porzucony przez dewelopera. Myślę, że każdy z nas tutaj może się znaleźć w takiej sytuacji. I tak naprawdę zaglądamy w kod, z frontu w stronę wygląda całkiem dobrze, ale tak naprawdę zaglądając w kod stwierdzamy, że naprawdę jest napisana masakrycznie. Jakakolwiek mała zmiana powoduje naprawdę duże ilości czasu, są wymagane do tego, aby zmienić cokolwiek. No niestety to jest problematyczne i tutaj nie dziwię się programistom, którzy uważają, że WordPress jest beznadziejny, bo strony działają dziwnie i nie da się nic zrobić, bo jeśli otrzymują takie strony, no to nie ma tak naprawdę co się im dziwić. No ale my wtedy zastanowiliśmy się, co możemy po prostu zrobić, żeby jeszcze bardziej to ulepszyć i żeby zniwelować właśnie tego typu problemy. Tak, to jest gwiazda śmierci. Możemy się teraz zastanowić, co ona tak naprawdę tu robi. Z naszej strony odpowiedź jest prosta. Na przestrzeni ostatnich 2 lat zajęliśmy się po prostu od momentu, w którym zadecydowaliśmy się coś zmienić, zaczęliśmy budować coś pokroju właśnie własnego systemu, własnego workflow, który pomoże nam tworzyć dobre systemy, który pomoże nam tworzyć systemy, które będą łatwe w użytkowaniu i każdy nowy użytkownik, który zaryknie w nie, będzie wiedział, co ma zrobić i gdzie czegoś szukać. Stworzyliśmy taką właśnie swoją gwiazdę śmierci, która dla początkowych programistów, którzy na przykład przychodzą do naszej firmy, może się wydawać czymś skomplikowanym, ale tak naprawdę po chwilowej analizie kodu, dokumentacji, czegokolwiek, po prostu można stwierdzić, że jest część, co znacznie ułatwia naszą pracę. Stworzyliśmy tak po prostu zwany nasz WP Serv Starter Pack. I teraz taka szybka historia. To jeśli chodzi o początek, to początek mojej kariery właśnie. Tak naprawdę każdy projekt był tworzony byle jak, po to, żeby po prostu wyglądało. Dostaję makietę, robię HTML-a i fajnie. Myślę, że wielu z nas na początkowym etapie kariery tak tworzyło. Pliki były w ogóle nieustrukturyzowane, plik functions PHP w pokroju 1000 linijek, wszystko było w jednym miejscu. No, mi się wydawało to fajne na początku, no ale wiadomo, z czasem
to wszystko się zmienia i generuje coraz większe problemy. No i można powiedzieć, że sam workflow wyglądał właśnie w taki sposób. To wyglądało jako tako, działało jako tako, ale nie było po prostu ładne. Następny moment to było tak jakby przejście poziom wyżej i podjęcie decyzji o automatyzacji pracy. Zaczęliśmy wykorzystywać NPM-a, Galpa, SAS-a, czyli wszystko to, co ułatwia nam pracę po stronie frontendu. Dzięki temu nasz workflow wyglądał już właśnie w taki sposób i no to już fajnie wyglądało na froncie. Kilka lat, może nie kilka lat, ale jakiś czas w taki sposób pracowaliśmy, ale znowu się zastanawialiśmy. Kurczę, ten frontend wygląda już fajnie, ale co możemy zrobić, żeby po prostu ten backend jakoś ustrukturyzować? Przełomem było wykorzystanie boilerplate'a WordPressowego Sage, który pewnie kojarzycie chociaż troszkę. Usprawnił nam w dużym stopniu pracę po stronie backendu. Ułatwił nam rozdzielanie funkcjonalności na osobne pliki poprzez wykorzystanie namespace'ów. Myślę, że kto zna właśnie ten boilerplate, warto sobie w niego zerknąć, to wie, jak bardzo mógł być przydatny. No ale tak naprawdę stwierdziliśmy, że w sumie jednak trzeba znowu jakiś etap później pójść do przodu i się rozwinąć. No bo jak to kiedyś usłyszałem na pewnej prezentacji, że jak stoimy w miejscu, to tak naprawdę się cofamy, no bo świat idzie do przodu. Myślę, że to jest dobre odzwierciedlenie tego, dlaczego stwierdziliśmy, że jeszcze zrobimy coś nowego. I jakiś czas temu powstała właśnie najnowsza wersja naszego workflow, naszego pakietu startowego, która naprawdę rozwiązywała już masę problemów. Zaimplementowała bardzo dużo rozwiązań, które były już wykorzystywane w Sage'u, dodatkowo usprawnione. I w zasadzie właśnie chciałbym opowiedzieć o tym, o tej ostatniej wersji, jak ona nam pomogła w pracy. No aktualnie myślę, że mogę powiedzieć, że nasz workflow wygląda właśnie w taki sposób. Oczywiście to jest też nasza opinia. Nie możemy powiedzieć, że to jest jedyna słuszna droga. Ale myślę, że zarówno ja, jak i moi koledzy właśnie z zespołu mogą się tutaj odnaleźć i zgodzić właśnie z tym obrazkiem. Okej, pierwsza rzecz, którą stwierdziliśmy, że możemy coś z tym zrobić, to w jakiś sposób ujednolicić środowisko. Nie możemy wymagać od deweloperów pracy w programach, które my rekomendujemy jeden do jeden, no bo wiadomo, co deweloper to środowisko, ale stwierdziliśmy, że łatwiej będzie nam stworzyć listę zalecanych aplikacji, które z doświadczenia wiemy, że są łatwe w użytkowaniu, pomagają tak naprawdę dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik, który, nowa osoba, która jest wprowadzona dopiero w zespół, może liczyć na pomoc po prostu innych osób. To są takie rzeczy, które nie... Halo? O. Słucham? Okej. To są rzeczy, które może dla was się wydają dość dziwne, ale... Znaczy może nie dziwne, ale... Każdy ma swoje upodobania, ale w naszym przypadku to się bardzo sprawdzało, szczególnie właśnie wieloletnia tak jakby przebudowa naszej infrastruktury do wykorzystania systemów macOS naprawdę usprawnia nam pracę, bo każdy może liczyć na każdego. Dodatkowo w dużym stopniu wykorzystujemy procedury ustalone wcześniej, tak żeby było nam łatwiej, żeby każda nowa osoba wiedziała, co ma robić i się trzymała tych procedur. No i jedne z nich to po prostu wykorzystywanie wirtualnych hostów z adresami, z domenami test. Konkretne schematy, tak jakby wymiany bazy danych pomiędzy użytkownikami pracującymi przy jednym projekcie. Na przykład wykorzystujemy lokalnego LCF-a, jeśli na pewno kojarzycie tą wtyczkę, wykorzystujemy to, plus odpowiednie reguły właśnie wymiany bazy danych pomiędzy nami. Następnie, no oczywiście obowiązkowo wykorzystujemy Git, tu chyba nie muszę więcej mówić. Także same aplikacje naprawdę nam pomogły chociaż w jakiś sposób usprawnić pracę i pomóc nowym osobom wdrażać się w projekt. Kolejny problem, który wystąpił, to był spowodowany po prostu zwykłą pomyłką ludzką. Podczas deployu po prostu zapomniano po prostu włączyć indeksowanie strony po ówczesnym developmencie, co spowodowało, że na przykład strona na przykład ważna była tak naprawdę nie widziana przez boty Google'a przez kilka godzin, co w przypadku dużego serwisu no nie może być akceptowalne tak naprawdę. I stwierdziliśmy, że musimy wprowadzić pełne schematy, procesy, które tak naprawdę jeszcze bardziej zniwelują nam ten temat. Dodatkowo stwierdziliśmy, że menadżer projektu no nigdy nie może mieć 100% pewności na temat tego, jak prowadzony jest ten projekt, bo co deweloper to podejście inne i stwierdziliśmy, że stworzymy sobie po prostu listę zadań. Listę zadań, które muszą być wykonane przy każdym uruchomieniu projektu. Rzecz, która była dość prosta,
ale w znacznym stopniu pozwoliła nam tworzyć jeszcze lepsze strony i mieć pełną kontrolę nad tym, czy coś zostało zrobione, bo użytkownik, który tworzy nowy projekt, od razu widzi, co musi zrobić i o czym musi pamiętać. Aktualnie mamy dwie fazy, po prostu deploy, development i deploy, w którym są właśnie informacje, co warto zrobić, a w przypadku jakichś zadań, które są cięższe i ważniejsze w weryfikacji, po prostu są oznaczone jako walidacje przez dwie osoby i wtedy mamy przynajmniej 99% pewności, że coś zostało zrobione. Mała, prosta zmiana, a naprawdę w dużym stopniu nam pomogła. Następny temat. Sama ta lista pokazała nam to, że powtarzaliśmy się w pewnych określonych procesach, szczególnie właśnie przy uruchamianiu stron, uruchamianiu nowych projektów. Stwierdziliśmy, że w sumie tak naprawdę jeśli musimy powtarzać pewne procesy cały czas, no to coś może powinniśmy zmienić, żeby jeszcze firma zyskała. Może to naprawdę godzina pracy w kwestii całego projektu, ale godzina do godziny i tak naprawdę zarabiane. Odpowiedzią naszą były Bash, WP CLI, Git i obsługa Node'a. Już wyjaśnię, o co tu chodzi. Stworzyliśmy swój plik bashowy, który uruchamia za nas projekty. Można to porównać do Yeomana. Każdy może powiedzieć, no przecież to jest. No okej, to jest, ale stwierdziliśmy, że w sumie no to jest kolejny generator, który jest dostępny publicznie i no wiadomo, kwestie bezpieczeństwa i tak dalej. Pomimo, że to działa, to stwierdziliśmy, że czemu małym nakładem pracy nie możemy stworzyć czegoś swojego, nad czym będziemy mieli pełną kontrolę. Oczywiście jedni powiedzą, po co wymyślać koło na nowo, ale my stwierdziliśmy, że nam się to będzie opłacać. I teraz tak szybko zaprezentujemy, jak to będzie działać. Podajemy nazwę projektu, tytuł, adres, e-mail, podajemy URL do repozytorium od razu i następnie URL do checklisty, którą pokazywałem wcześniej. Skrypt instaluje wtyczki, najnowsze wersje, które możemy sobie po prostu skonfigurować. Dodajemy konfigurację początkową, czyli usuwamy posty strony, wyłączamy publiczność strony, tak żeby po prostu można było przeprowadzić ten development. Instalujemy Galpa, Boera. Po prostu wszystko się robi jednym kliknięciem. Teraz sam proces utworzenia nowego projektu trwa tak naprawdę tyle, ile trwało to wideo, razy 16, bo jest tam przyspieszone tak naprawdę. Czyli to jest tworzenie projektu, czyli zysk naprawdę duży, duży, duży. Nam w dużym stopniu się to sprawdziło. Mamy pełną kontrolę nad tym, co tam się dzieje. Wiemy, co jest zainstalowane i no po prostu w dużym stopniu ułatwiło nam sam proces developmentu. I teraz tak szybko właśnie przelecę. Tak jak widzimy, utworzenie automatycznej bazy danych. Nie musimy się tym przejmować. Pobranie naszego startera z repozytorium naszego prywatnego, co też wzmacnia tak jakby bezpieczeństwo. Następnie instalacja WordPressa z ustawieniem rewrite rule dla permalinków, usunięcie sidebarów, no po prostu wszystko to, co robiliśmy przy każdym uruchomieniu projektu, co było nam tak naprawdę niepotrzebne. Co tam dalej? Od razu dump bazy danych, zrobiliśmy sobie do katalogu puszczone zmiany do repozytorium z inicjalnym komitem, no i po prostu informacja, że motyw został zainstalowany i przeglądarka od razu uruchamia stronę. Naprawdę, w znacznym stopniu przyspieszyło nam to pracę, to, że mamy swój system. Sam development tego nie trwał wiele, bo to tak naprawdę wpisanie comment, który używamy normalnie w jeden plik bashowy i odpalenie tego. Tak naprawdę zysk był naprawdę bardzo duży. Ok, następny temat, który się w dużym stopniu powtarza, to praca wedle standardów WordPressa. Każdy może powiedzieć, ja mam swoje standardy, ok, ale tworzymy system oparty na WordPressie i myślę, że powinniśmy się słuchać tych standardów i robić tak, żeby jak najlepiej się tego trzymać. Myślę, że każdy deweloper tutaj na tej sali przynajmniej powinien raz widzieć tą stronę. Fajnie by było, jakby każdy stosował się do tego i jak najczęściej zaglądał, bo po tym, co dostajemy na przykład od klientów, widzimy, że niektórzy mają totalnie naprawdę to gdzieś i generują tym masę niepotrzebnych problemów i straty czasu dla nas i dla klientów. No tak naprawdę o tym się nie będę za bardzo rozwodził, bo będzie prezentacja dzisiaj chyba o 15 o code snifferach. Ale naprawdę myślę, że kolega tutaj wszystko wyjaśni. Nam to w znacznym stopniu pomogło i tworzyć dobry kod i również walidować ten kod, bo nie wiem, przykład, że ktoś pracuje, ja od razu widzę, że te czerwone lampki się świecą gdzieś tam, nie? I nawet nie muszę widzieć, co tam jest robione, ale już mówię, coś tu jest nie tak, proszę to zmienić, nie? No ale o tym będzie po prostu osobna prezentacja. To jest taki szybki przykład, co
co nam pozwoliło, jak po prostu wygląda walidacja kodu. Myślę, że wszystko jest jasne i przyjemne. Dodatkowo mamy masę usprawnień, chociażby w edytorze Sublime, które ułatwiają nam po prostu pracę ze standardami, nie wiem, chociażby wyrównanie właśnie tablic, które tutaj nam Kuba Mikita kiedyś zaprezentował, gdzieś tu chyba jest, mam nadzieję. A jest tam. No, które naprawdę znacznie ułatwia i to tak naprawdę może się wydawać, że to jest żadna wartość dodatnia, ale w przypadku dużych projektów jest naprawdę bardzo duża. Kolejny temat, automatyzowanie powtarzalnych procesów. O tym była prezentacja wczoraj. Jest to oczywiście wykorzystanie browser synka, galpa, kompilacji skryptów, po prostu takich rzeczy, które znacznie ułatwiają nam, przyspieszają pracę, że niwelują to, że musimy coś robić ręcznie. Także korzystamy z tego, bo warto naprawdę. Następny temat, myślę, że największy. Jak odpowiednia architektura, jak zbudowanie takiej architektury pomogło nam tworzyć jeszcze lepsze strony internetowe? Myślę, że tutaj głównym określeniem, które pomogło nam, tak jakby, które jest wskazaniem tego, co zrobiliśmy, jest modularność. W naszym przypadku ja sam bardzo dużo daję dobrego właśnie samej modularności, ponieważ to w dużym stopniu po prostu ułatwia nam pracę. Niedziałająca funkcjonalność, nie wiem, schema.org, sprawdzamy moduł schema.org, a nie, że sprawdzamy peak function z PHP i szukamy na siłę. W 567 linijce są funkcje odpowiedzialne za schema.org. OK, zmieniamy to. Zmieniliśmy, nagle się w ogóle wszystko wywaliło, nie? No to jest niestety problem. Modułowość wprowadziliśmy w wielu elementach podczas developmentu, o których teraz właśnie opowiem. To nam się bardzo nie podoba. To jest przykład z projektu jednego klienta, po prostu, który otrzymaliśmy. Jest zgodny z WordPressem, ok, ale z naszej perspektywy jest super trudny w utrzymaniu. Bardzo dużo plików, nazewnictwo polsko-angielskie, które jest naprawdę czymś, no, według mnie nieakceptowalnym. Stwierdziliśmy, że chcemy z tego czegoś zrobić właśnie coś takiego. Czyli pełny minimalizm, który naprawdę w dużym stopniu nam ułatwia pracę. To jest coś, co, nie wiem, mi się to na przykład bardzo podobało, moim kolegom właśnie z zespołu też. Wiemy, gdzie czego szukać, wszystkiego jest mało i po prostu niech tak zostanie. Jakie kroki podjęliśmy w szablonowaniu, w tworzeniu po prostu motywów? Pierwsze, co zaimplementowaliśmy, to przerzucenie, tak jakby stworzenie obsługi modułowania szablonów. Teraz zamiast po prostu takiego elementu, gdzie to jest zgodne, stworzyliśmy swój system, w którym mamy katalog templates i już pokazuję, jak to działa. Coś takiego możemy stworzyć za pomocą po prostu filtra template include, z tego co kojarzę. I tutaj na przykładzie widać, jak dodaliśmy obsługę tego, żeby system z domyślnego base'a, czyli na przykład page, na przykład singlebooks.php, przeanalizował, czy system nie ma gdzieś folderu, który jeszcze jest tak jakby ID-kiem, czyli template slash books slash single.php. Zaimplementowaliśmy to i w dużym stopniu nam ułatwia to pracę, ponieważ teraz zamiast masy plików w głównym katalogu folderu mamy wszystko ustrukturyzowane. Jest moduł authors, books i libraries. Tak naprawdę mamy błąd w templatce books, wchodzimy tylko, wiemy od razu, nawet nie wiem, nie powiem, że po cienku będzie się dało w to trafić, ale wiemy, gdzie czego szukać. Z masy plików zrobiliśmy po prostu moduły, które w znacznym stopniu przyspieszają szukanie i sam support strony w późniejszym czasie, bo dużo klientów też po stworzeniu projektu interesuje się naszym supportem z naszej strony. Jeśli wiemy, jak zostało to stworzone, to support jest naprawdę przyjemny i miło się z tym pracuje. Tak jak już wspomniałem, im mniej, tym lepiej. To jest nasz startowy wygląd szablonu. Tak naprawdę nic więcej tutaj nie ma oprócz kilku podstawowych plików. Oczywiście, jeśli deweloper chciałby coś zrobić według standardów WordPressa, może to zrobić, bo to będzie działało. Z naszej strony to, co zrobiliśmy, jest jedynie rozszerzeniem, które nam ułatwia pracę. To nie jest zmiana WordPressa, bo my nie chcemy zmieniać WordPressa, my chcemy przystosować WordPressa do tego, żeby robić lepiej, czasem szybciej, ale po prostu najważniejsze, żeby to robić lepiej. Nigdy więcej spaghetti code. Tutaj myślę, że każdy z nas z obecnych tutaj się z tym zgodzi. Można oczywiście wykorzystywać nowsze rzeczy, takie jak właśnie Timber z obsługą Twiga. My stwierdziliśmy, ok, to jest fajne, ale nie wszyscy tak naprawdę chcą się na przykład po to przystosować. Przynajmniej mam takie wrażenie. Ja osobiście
Nie używałem tak naprawdę aż tak bardzo Twiga, żeby w jakiś sposób się wypowiedzieć, ale stwierdziłem, że możemy coś zrobić, żeby może z tego Twiga nie korzystać. Tutaj na kodzie widać, jakie było pierwsze nasze podejście do tworzenia stron i jak wygląda często podejście deweloperów supportowanych przez nas stronach. Tak naprawdę plik, chociażby menu PHP, w którym jest 80% kodu PHP odpowiedzialnego za przygotowanie danych i kilka linijek kodu HTML, który tak naprawdę wyświetla dany element na stronie. Z naszej strony to jest dość trudne w utrzymaniu. Nawet jeśli on jest ładnie ze standardami napisane, no to stwierdziliśmy, że jednak trzeba to zmienić i poprawić. Chyba wyłączyłem full screen. Sekundka. Stwierdziliśmy, że trzeba coś poprawić i tak, o modułowości po stronie backendu opowiem, ale jest ona w dużym stopniu wykorzystywana. W naszym przypadku zmieniliśmy podejście na takie, że do przygotowania danych wykorzystujemy tylko i wyłącznie kontrolery. Plik menu PHP w katalogu templates ma tylko wyświetlić dane, nie że nagle przerabia 1000 funkcji, które właśnie w tym pliku modyfikują te dane. Nie, tak nie robimy. Po prostu wykorzystujemy kontroler, który przygotuje dane, jak tam tylko będzie chciał. Deweloper po stronie front-endu, back-endu stworzy po prostu funkcję getMenu, która pobierze sobie dane, przygotuje i załaduje odpowiednią templatkę. Front-endowiec wchodzi do menu PHP, wywołuje funkcję getMenu, która na przykład korzysta też z innych templatek i wszystko jest pięknie, ładnie, przyjemnie. Też to podejście w pewnym stopniu może nie jest idealne, ale w naszym przypadku się w 100% sprawdza. Dodatkowo rozdziela pracę po stronie backendu i frontendu. Użytkownik, który, nie wiem, programista, który jest tylko frontendowcem i ma problem na przykład z czytaniem kodu zaawansowanego PHP, tak naprawdę już nie ma problemu, bo ma tylko wywołanie jednej funkcji tak naprawdę, nie? To w dużym stopniu nam pozwoliło tak jakby zaimplementować taki, no nie powiem, że to jest właśnie twig, ale to takie właśnie fajne rozdzielenie warstwy danych od frontendu i HTML-a. Dodatkowo wprowadziliśmy oczywiście modułowość również w JavaScriptie. Sam temat modułowości w JavaScriptie jest opisany, potem będzie właśnie link na końcu, przez Todda Modo. Dewelopera, który jest, nie wiem, być może słynny właśnie wśród programistów JavaScript i fajnie opisał, jak działa sam wzorzec modułu i jak można go wykorzystać. Uniknęliśmy dzięki temu również plików main.js po 10 tysięcy linii kodu, gdzie nic nie było czytelne. Jedna funkcjonalność, jeden osobny moduł. To po prostu nam niweluje problematyczność w szukaniu błędów, ponieważ jeśli nie działa plik cookies.js, tak jakby funkcja cookiesów, wchodzimy cookies.js i analizujemy. Coś nam się nie podoba, wyłączamy. Tak wygląda moduł w takiej naprawdę prostej postaci. Nie będę się rozwodził, co jest dokładnie, bo to można sobie po prostu przeczytać. Moduł wczytujemy, tak jak tutaj widzimy, jeszcze manualnie. Zastanawiamy się nad implementacją webpacka, ale bo wiadomo, ciągle się trzeba rozwijać oczywiście, ale jak na razie nam się to sprawdza, że po prostu poświęcimy te 2 sekundy więcej, żeby dodać manualny wpis, który zostanie potem przerobiony przez Galta i wczytany. I tutaj jest przykład, jak to uruchamiamy. Tu są dwie rzeczy. Pierwsze to jest właśnie sama inicjacja modułu, czyli podczas uruchomienia strony po dokument ready odpalane jest inicjalizacja modułu books.js i on sobie robi swoje, tak naprawdę ten plik tutaj, ten jakkolwiek w niego nie ingeruje. Jest po prostu osobny moduł. To myślę znacznie ułatwia sprawę, bo wiemy, gdzie tego szukać, wiemy, co naprawiać. Możemy tutaj wspomnieć też również o tym, co zaimplementowaliśmy z Sage'a, czyli przestrzenie nazw. Jeśli mamy stronę, tak naprawdę w tym układzie moduł books.js zostanie uruchomiony tylko na stronie, która jest templatką książek, czyli będzie template books.php. Ponieważ w naszym systemie możemy wziąć każdą klasę z body, dodać ją jako przestrzeń nazw i po prostu dzięki temu mamy pewność, że kod uruchomi się tylko na tej jednej konkretnej stronie. Możemy tu wykorzystać na przykład page ID 41, co niby też nie jest fajne, bo potem wchodzi tłumaczenie i się wszystko rozwala, bo jest inny ID, ale w takim podejściu naprawdę w znacznym stopniu ułatwia nam to pracę. Dodatkowo stwierdziliśmy, że ok, jest ECMAScript 6, w sumie może ktoś z naszych deweloperów będzie chciał korzystać.
Domyślnie zaimplementowaliśmy obsługę ES6, jest transpilowana za pomocą Babela. Jeśli ktoś chce, po prostu może robić wszystko. To nie jest tak, że narzucamy tylko jQuery, bo jest łatwe. Tak nie jest. Jeśli ktoś chce się rozwijać, my też jesteśmy na to nastawieni. Jest coś takiego w naszym systemie i nie trzeba tak naprawdę się przejmować, jak to teraz było, jak to trzeba było dodać, ten Babel i w ogóle. To nie działa. W naszym przypadku to już działa domyślnie, możemy korzystać. Dodatkowo wprowadziliśmy pewne schematy modułów właściw CSS, które też rozdzielają nam pewne funkcjonalności, czyli nie wiem, chociażby CPT Books. Jeśli mamy jakieś elementy z tym związane, wrzucamy to tylko do jednego pliku. Ktoś może powiedzieć, a potem się wygeneruje 20 tysięcy plików. No okej, wygeneruje się, ale jeśli masz 20 tysięcy plików zawierających jedną funkcjonalność, to jest lepsze niż 100 tysięcy linii kodu w jednym pliku. I myślę, że moi koledzy z zespołu frontendowego się z tym zgodzą, nie narzekają, raczej są zadowoleni. Myślę, że każdemu to ułatwia. Następnie to prosta sprawa, wykorzystywanie Mixin. Było to spowodowane tym, że przeprowadzaliśmy bardzo dużo procesów optymalizacyjnych. Klienci korzystają z Google Fonts, ok, fajnie, ale bardzo często Google Fonts było wyświetlane jako zasób, który można zmienić w PageSpeed Insight i stwierdziliśmy, co możemy z tym zrobić. Dodawanie fontów nowych, tak jakby rodzin fontów, no było może nie problematyczne, ale znowu trzeba było powtarzać pewne procesy. Napisaliśmy prostą naprawdę Mixinę, która na podstawie nazewnictwa plików fontów generuje nam po prostu font face'a. Mała, prosta zmiana, a cieszy. Od tego momentu zero informacji w PageSpeed Insight o fontach. Skok naprawdę w punktach, co również dla klientów jest ważne, bardzo duże. No i oczywiście też nie instalujemy przy każdym projekcie tego samego 20 tysięcy razy. Domyślnie implementujemy Bootstrapa 4, Lightboxa z obsługą po stronie PHP, czyli domyślna obsługa właśnie galerii WordPressowych, żeby też nie trzeba było tego po swojemu implementować. Od razu wczytujemy Swipera, praktycznie przy każdym projekcie wykorzystujemy tę bibliotekę, bo jest naprawdę świetna. Następne, modułowość i PHP, czyli jak zaczęliśmy budować optymalne strony internetowe. Było to związane tym, że zgłasza do nas klient, mówi, o, strona działa wolno, okej, no i co możemy z tym zrobić? W dużym stopniu zależy to od samego projektu, bo im bardziej zaawansowany projekt, tym strona może działać wolniej, ale stwierdziliśmy, że już na samym początkowym etapie developmentu powinniśmy robić coś, co przyspieszy to i znowu ułatwi pracę. Oczywiście na sam początek tutaj mowa o obiektowości i jak usprawnić WordPressa poprzez obiektowość. To jest fajny układ, fajny zrzut ekranu po prostu, jak obiektowe programowanie powinno wyglądać, a jak tak naprawdę wygląda. Myślę, że to każdy się potrafi odnaleźć w tym, ale jednak próbujemy całą siłą roboczą naszą być po tej lewej stronie, żeby to było ładne i przyjemne. Nie zawsze się udaje, ale staramy się robić wszystko, żeby to tak wyglądało. Okej, ale tu się może zrodzić pytanie, WordPress, motywy i obiektowe programowanie. Czy to w sumie może działać? No niestety domyślnie WordPress w tworzeniu tak jakby developmentu i nie informuje o tym, albo nie informował, nie wiem jak teraz wygląda sytuacja, o tym, żeby kierować się ku obiektowości. Wszystko jest raczej takie liniowe, nie ma zalecenia ze strony WordPressa chyba, żeby nie generować tysiąc linijkowców functions PHP. Raczej tej modułowości się nie wykorzystuje domyślnie, szczególnie przez początkujących deweloperów. Okej, my sobie stwierdziliśmy, jak możemy to zmienić, co możemy zrobić, żeby po prostu jednak to zmienić? No po prostu wprowadziliśmy tą obiektowość, wprowadziliśmy autoładowanie klas, co jest też już chyba w zaleceniach PHP, ładnie, w dokumentacji PHP ładnie opisane, to jest bardzo prosta sprawa, która opiera się tylko i wyłącznie na odpowiednim napisaniu wyszukiwania tych konkretnych plików i odpowiednim nazewnictwie. W naszym przypadku rozwiązujemy problem taki, że przy jakichś funkcjonalnościach no już nie musimy używać tego require once przy każdym miejscu, gdzie chcemy użyć danej klasy, bo system robi to automatycznie. Inna zaleta jest taka, że od razu mamy zgodność ze standardem nazewnictwa plików w WordPressie, ponieważ z tego co kojarzę, właśnie takie zalecenie było, że klas, na przykład WP, coś tam. Myślę, że każde pliki właśnie w WordPressie tak nazywają i dwie pieczenie na jednym ogniu tak naprawdę. Hmm.
Co dalej? Tutaj duży udział w tym ma właśnie Kuba Mikita. Również. Pokazał mi kiedyś właśnie coś takiego w jego kodzie, co bardzo mi się spodobało. Było to wykorzystanie Singletona, bez czego teraz sam mój, chociażby sama moja praca bez backend developerem jest super ułatwiona. Świetne to jest i bardzo polecam każdemu. No i możemy sobie pomyśleć, ok, jednym się kojarzy z whisky, drugim się kojarzy z wrocem projektowym. Jak czasem fajnie mieć to pierwsze, no to to drugie szczególnie przydaje nam się właśnie w pracy. Tu jest krótka właśnie informacja o tym, czym jest Singleton i myślę, że ta formułka w 100% oddaje potrzebę implementacji w naszym motywie. Nie chcieliśmy korzystać tak naprawdę, jeśli chcieliśmy tworzyć dobre strony, musieliśmy ułatwić jak najbardziej sam proces tworzenia tego. Przychodzi użytkownik, który nie miał pojęcia o obiektowości, może mieć problem z tym, jak na przykład uzyskać dostęp do tego, co stworzył. To po prostu typowe problemy związane z obiektowością. My chcieliśmy to rozwiązać, bo chcieliśmy ułatwić samo wdrożenie nowego użytkownika w projektowanie. No i w naszym przypadku stworzyliśmy sobie globalną funkcję i pełną obsługę tak jakby modułów. To nie jest tak, że znowu robimy tak, że mamy jedną globalną funkcję i wszystko, co powinno być dostępne globalnie, to tam pakujemy i fajnie działa. Nie, zaimplementowaliśmy tutaj kilka rozwiązań, między innymi moduły publiczne, moduły prywatne, takie, z których chcemy korzystać na froncie i z takich, których nie chcemy na przykład na froncie korzystać. Oczywiście odpowiednia obsługa tego, jeśli użytkownik się pomyli i zły moduł spróbuje wczytać, którego na przykład nie ma. Tu mamy fajny przykład tego, jak można to zaimplementować. To totalnie przykład wymyślony, żeby po prostu zaprezentować temat. Nie wiem, możemy posiadać system obsługi właśnie schemy org, które pobieranie danych do tej schemy na przykład są bardzo czasochłonne i na przykład jedna inicjalizacja danych, które są wykorzystywane w tym module, trwa 1 sekunda. Przez jakiś tam przypadek ktoś tam chce te dane wyświetlić w 2 miejscach, właśnie w header i footer PHP. W normalnym podejściu, myślę, że każdy początkujący by zrobił tak, ok, robię sobie funkcję, która pobiera dane z bazy, mieli to przez sekundę i wyświetlam. Ok, no ale wywołanie pierwsze jest header PHP, następnie chcę wyświetlić to w footerze i wykorzystywuję znowu tą samą funkcję. No tak naprawdę mogę powiedzieć, że jest zbędne wykonanie kodu, czyli powtarzamy się, co według mnie nie powinno być miejsca, bo jeśli są możliwości do niepowtarzania się, to tego nie robimy. W przypadku, jeśli byśmy chcieli taki kod, oczywiście jakikolwiek inny, wyświetlić na przykład 100 razy, no to 100 razy kołączymy się z bazą, pobieramy dane i tak dalej. Wiadomo, są systemy cache'ujące, ale no to jednak jest jakaś zbędna usługa. W naszym przypadku, to teraz przejdę do tego, jak to zostało zaimplementowane, czyli po prostu opowiem o modułach. Tu jest przykład właśnie implementacji modułów obsługi linii lotniczych. Obsługi linii lotniczych. Pierwsza klasa WPS init jest to klas, taki function PHP dla nas, który zawiera tylko i wyłącznie inicjalizację modułów. W naszym przypadku, tak jak widzicie, mamy 3 moduły. Oczywiście jest tam tego więcej, ale te są wycięte. Mamy airlines, directions i insurance. Jedne z nich są publiczne, czyli takie, z których funkcje możemy uruchamiać gdziekolwiek, oraz prywatne, czyli takie, które robią coś, do czego inny użytkownik nie powinien mieć dostępu. Te moduły mogą mieć w sobie podmoduły, czyli w naszym przypadku podmoduł CPT, czyli inicjujący custom post type dla airlines, archiwum, czyli funkcje odpowiedzialne za archiwum i single, czyli po prostu obsługa single PHP. Widzę, że kod jest niezgodny ze standardami WordPressa, bo nie ma spacji i nie ma wyrównania. Nie jest singletonem. To nie jest singletonem? Nie. Ojej. A nie, to nie jest. Dobra, czyli to jest coś, czego oczekiwałem od tej prezentacji. Wiadomo, ciągle się uczymy i musimy być po prostu nastawieni na takie, ale to porozmawiamy potem. No to okazało się, że to nie jest singleton, ale jest to coś, co znacznie ułatwia nam pracę. Dzięki temu po prostu ze struktury naprawdę wielkiego systemu, masy plików, zrobiliśmy sobie osobne moduły. Jeśli po prostu chcemy zmienić coś w module linii lotniczych, wchodzimy do tego i tego katalogu, wszystko jest jasne. No tutaj kilka właśnie jakieś tam porównania, myślę, że jednoznaczne, które
tak jakby, które sprawiły, że na przykład ja sam osobiście bardzo lubię tą funkcję WPS. Następne to też w sumie Kuba Mikita pokazał. Fajne rzeczy, czyli jak właśnie w podejściu obiektowym poradzić sobie z akcjami i filtrami. Domyślnie, jeśli chcieliśmy Functions PHP dodać jakiś filtr, robiliśmy właśnie to w taki sposób, to było spoko, działało, było Functions PHP. Zmieniliśmy podejście na obiektowe i robiliśmy to w taki sposób, czyli w konstruktorze sobie dodawaliśmy właśnie akcję, obsługę funkcji. W podejściu takim, które teraz prezentujemy, wykorzystujemy właśnie bloki kodów do zarządzania właśnie akcjami, filtrami i shortcodami. W pewnej klasie po prostu tworzymy sobie funkcje publiczne i za pomocą adnotacji action, filter i shortcode, tworzymy sobie po prostu akcje. I to będzie tak jakby równoznaczne z tym i równoznaczne z tym. Dlaczego coś takiego zrobiliśmy? To też miałem właśnie rozmowę z Kubą na ten temat. Może być tak jakby potrzeba wykorzystywania klasy sumClass w jakimś tam innym miejscu w kodzie. Przez to, jeśli byśmy to wrzucili w konstruktor, no to te akcje są dodawane i w pewnych sytuacjach może być to bardzo niepotrzebne. W naszym przypadku, w sposobie, jakim implementujemy te moduły, inicjalizujemy, ta funkcja serpfilter zostanie dodana tylko i wyłącznie raz, tylko i wyłącznie w jednym filtrze. Nie będzie problemu wykorzystywania tej klasy w innym miejscu i nie będzie problemu tak jakby z powielaniem zadań niepotrzebnie, no bo na tym zyskujemy, jeśli chodzi o kwestie optymalizacji. Teraz opowiem właśnie o kilku jeszcze feature'ach, które w dużym stopniu usprawniły nam pracę. Pierwszy z nich to detekcja środowiska. Było to również związane z kilkoma tam doświadczeniami. W naszym przypadku zaimplementowaliśmy kilka funkcji, które ogarniają, czy jesteśmy teraz na dewie, czy na przykład jest to środowisko produkcyjne. Wszystko się opiera o prostą sprawę, na przykład dostępność pliku .staging, który na przykład informuje PHP, że jest to środowisko stagingowe albo deweloperskie. Na pewno są jakieś nowe systemy, ale wiadomo też, my się ciągle rozwijamy, ciągle aktualizujemy te motywy. Myślę, że za jakiś czas zmienimy na przykład podejście do tego staging na coś innego. Jak na razie nam się to sprawdza i jest bezproblemowe. W naszym przypadku za pomocą tego modułu domyślnie usuwane są wersje asetów, ustawiane wersje asetów przez problem z cache. Na pewno każdy z nas miał ten problem, że odświeżaliśmy stronę 1000 razy, nie widzieliśmy zmian, bo się skaszowały pliki z wersją 1.00. W przypadku takiego rozwiązania nasz system w przypadku detekcji, że jesteśmy na stagingu, po prostu używa funkcji time, która generuje timestopa jako wersja, przez co mamy pewność, że te wersje nie będą problematyczne. Następny temat, wyłączanie wtyczek. Domyślnie, no, jeśli to po prostu te dwie wtyczki są wtyczki, które używamy w dużym stopniu, które są naprawdę super, myślę, że każdy je zna i korzysta, ale w naszym stopniu był taki problem, że sobie robiliśmy zmiany, odpalaliśmy stronę, ok, nie widzimy zmian, co jest. Trzeba wejść w admin, wyłączyć wtyczkę i tak dalej, i tak dalej. I każdy musiał to robić. W naszym systemie, jeśli wykryjemy, że jest staging, możemy sobie tutaj stworzyć listę wtyczek, które będą domyślnie wyłączone. Nie będzie się po prostu ich dało włączyć na stagingu. Jeśli będziemy chcieli jednak włączyć, po prostu wyłączamy obsługę tej funkcji. Jeszcze się nie zdarzyło, żebym chciał je włączyć na przykład na stagingu, no bo no, one są tam niepotrzebne tak naprawdę. Chyba że przed deployem, żeby sprawdzić, jak działa strona, to wtedy nie ma problemu tego wyłączyć. Następny temat to chociażby temat, żeby każdy podczas deployu pamiętał o tym, żeby zmienić hasło z test 1, 2, 3, 4. System, myślę, że najbardziej popularne hasło. System po wykryciu, że to nie jest jednak środowisko stagingowe, wyświetla informację o tym, ok, jesteś na środowisku produkcyjnym czy jakimś tam innym, weź proszę zmień hasło, bo bezpieczeństwo, nie? W dużym stopniu ułatwiło nam to proces weryfikacji tego, czy ten system jest bezpieczny, że to hasło zostało zmienione. Następne, również dodaliśmy możliwość dodawania własnych warunków za pomocą akcji, które tutaj są wypisane. Możemy to zrobić konkretne akcje na stagingu, konkretne akcje na produkcji. Co dalej? Sam temat bezpieczeństwa, którym się zainspirowaliśmy po prezentacjach Krzysztofa Drużdża, któremu też dziękujemy, bo w znacznym stopniu pozwolił nam stworzyć system, który domyślnie już implementuje pewne rozwiązania, pomaga wesprzeć to bezpieczeństwo. Czyli no, przykładowe rzeczy to osobny plik wp-config db powinno być,
czyli że baza danych w osobnym pliku przechowywana. Usunięcie wersjonowania PHP, co nie wzmaga jakoś super bardzo bezpieczeństwa, ale jest jakąś tam może być przeszkodą. Usunięcie numeracji użytkowników, coś co musieliśmy robić znowu przy każdym projekcie. Teraz domyślnie jest to usunięte i nie ma takiego ryzyka. No, oczywiście ochrona plików systemowych i blokada popularnych botów, czyli też raz na jakiś czas aktualizujemy sobie naszą listę, tak żeby po prostu wyeliminować już na samym początku developmentu temat tak jakby tych złych botów, które na przykład mogą wejść na stronę. Kolejny temat, który się powtarzał bardzo, jest to obsługa pliku htaccess, czyli jak się robiło to przekierowanie na HTTPS? Kurde, nie pamiętam. To był problem dość często powtarzalny. Często mieliśmy pytania, ej, masz gdzieś link do tego, do tamtego i tak dalej. No okej, te linki były, no ale czemu po prostu tracić czas na coś takiego? Jak to można wszystko zaimplementować? Stworzyliśmy sobie swój plik htaccess, który posiada pewne funkcje, tak jak tutaj widzimy. Chociażby domyślnie zakomentowane będą funkcje przekierowania do HTTPS-a. Fajna funkcjonalność to jest przekierowanie do obrazków, które się znajdują na stronie produkcyjnej. Typu robimy jakiś backup albo małe zmiany w systemie, którego upload folder zajmuje na przykład 5 giga. No to jeśli to jest mała zmiana, to po co to zmieniać? Robimy sobie środowisko, robimy bazę danych, pobieramy pliki i za pomocą takiego jednego przekierowania, zamiast wczytywać pliki lokalnie, czytujemy z produkcji. Coś, co też fajnie ułatwiło nam sam schemat pracy. Tutaj właśnie inne informacje odnośnie tego, że właśnie poprzez htaccess jest usuwana enumeracja użytkowników. No i dodatkowo też zaimplementowaliśmy sprawdzone w dużym stopniu systemy cache'ujące. Pomogło nam to rozwiązać problem znowu pytania się, ej, gdzie masz te regułki, że ten cache tak fajny jest i że PageSpeed Insight wskakuje 20 punktów wyżej, nie? No tu, tutaj, tutaj, a mi to nie działa, coś tam, coś tam. To był pewien problem i stwierdziliśmy, że jeśli to działa, to po prostu wrzućmy to do naszego startera. Wrzuciliśmy i teraz robimy optymalizację w 3 sekundy. Naprawdę, z doświadczenia mogę powiedzieć, że samo odkomentowanie tych dwóch ostatnich modułów daje nam bardzo duży zysk na PageSpeed Insight po prostu. Wiadomo, że to nie jest jedyny wyznacznik, ale tak naprawdę z doświadczenia wiemy, że przychodzi klient i mówi, ej, ja chcę tu 100 na 100, nie? Pomimo tego, że to nie jest wyznacznik dobrej strony, to ja chcę tu 100 na 100. I dzięki temu po prostu ułatwiamy sobie sam ten proces. Innym problemem, który występował, było debugowanie. No, uważamy na... No, nie debugujemy nigdy na, tak naprawdę na serwerze klienta, ale wiadomo, czasem trzeba. Ja to obchodziłem w taki sposób, że manualnie sobie dodawałem warunki tak jak sprawdzające ID użytkownika, żebym tylko ja widział konkretne logi. No to niby działało, w niektórych wypadkach było ok, ale stwierdziłem, że można coś zrobić jeszcze i stworzyłem sobie system, który za pomocą właśnie tej naszej funkcji WPS dumpuje, tak jakby printuje nam zmienną. W naszym przypadku on wyprintuje nam zmienną tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jako parametr get jest podany test, czyli adres będzie wyglądał example.com/?test i wtedy dopiero ta zmiana zostanie wyświetlona. Prosta zmiana, ale myślę, że w dużym stopniu ułatwiło nam problem tego, że debugujemy coś, co jest nagłym przypadkiem dla klienta, nie zawsze spowodowane na przykład jakąś zmianą naszą. Dzięki temu inni klienci nie widzą tego, widzimy to tylko my. Następne coś, co po prostu mi na przykład przeszkadzało wraz ze wzrostem systemu, wzrastało skomplikowanie ułożenia plików, ułożenia linków w menu administracyjnym. Oczywiście była do tego wtyczka, ale też mamy takie podejście, że im mniej, tym lepiej. Potrzebujemy jakąś małą funkcjonalność, nie instalujemy wtyczki. Jeśli możemy coś napisać sami, co działa i nie zajmie dużo czasu, to zrobimy. Mamy w naszym motywie zaimplementowaną obsługę po prostu przerzucania elementów w menu nawigacyjnym, co również ułatwia nam pracę i tak jakby robi porządek, co jest ważne. Dodatkowo jakieś tam dodatkowe rzeczy to po prostu dostosowywanie wyglądu edytora do wyglądu strony, czyli fonty, kolor, rozmiary czcionek są po prostu wczytywane już do panelu administracyjnego, przez co prostym sposobem dajemy klientowi wrażenie, że używa jakiegoś tam bardzo podstawowego page buildera, nie? Teraz oczywiście wchodzi Gutenberg, to wszystko się zmieni, ale przynajmniej tyle mogliśmy zrobić dla klienta, żeby jeszcze bardziej połączyć na przykład tę sekcję administracyjną z wyglądem.
No i też stworzyliśmy obsługę plików SAS-owych i JavaScriptowych tylko i wyłącznie dla panelu, żeby też znowu nie trzeba było w 20 miejscach w kodzie uruchamiać funkcji wp-nq-admin-scripts. Jakoś tak to było. Po prostu jest jeden plik, który sobie możemy edytować, robić z nim cokolwiek, on zostanie automatycznie wczytany. Dodatkowo mieliśmy konkretne wymagania tłumaczeniowe, co jest też pewnego rodzaju procedurą u nas. Nie akceptujemy kodu, który nie wykorzystuje funkcji tłumaczeniowych. Nigdy nie wrzucamy na sztywno jakiejś treści, ze względu na to, że klient, nigdy nie wiemy, co klient będzie chciał. Było wiele przypadków, że robimy stronę, ok, klient mówił, że nie będzie na przykład tłumaczenia. No to robimy, jest 500 milionów kodu, 500 milionów linii, gdzie tekst jest na sztywno, a potem, a może ja w sumie jednak bym chciał te tłumaczenia, nie? No i stoimy i od razu mógłbyś powiedzieć, nie? Niestety to takie piękne nie jest. A my się zabezpieczamy już na początkowym etapie. Wykorzystujemy snippety sublime'owe, gdzie samo dodanie takiej obsługi funkcji tłumaczeniowej trwa ułamek sekundy tak naprawdę, czyli tyle samo, ile byśmy po prostu wklepali kod z ręki. Bardzo się tego pilnujemy, bo naprawdę było już nieraz przypadków takich, że klient po prostu po jakimś czasie dopiero się zdecydował na tłumaczenie strony i potem ktoś musiał siedzieć każdą linijkę zmieniać na obsługę tłumaczeniową, żeby po prostu cokolwiek zmienić. Samo takie wymaganie po prostu nam w dużym stopniu pomogło. Jeśli chodzi o jakieś inne rzeczy, no to w dużym stopniu wykorzystujemy to, co możemy zautomatyzować, czyli snippety do chociażby tworzenia właśnie CPT, do tworzenia shortcodów, wszystko, co możemy zrobić jednym gestem, wykorzystujemy, jest to właśnie w naszych procedurach. A też jeśli chodzi o procedury, to są ważne. W naszym przypadku w dużym stopniu pozwoliły i na weryfikację pracy, i na tworzenie po prostu dobrych stron, bo zatrudniając nowego dewelopera, oczywiście, on ma może małą wiedzę, ale od razu może robić projekty tak, jak my chcemy. Nie zawsze go zmusimy, ale może robić to po prostu dobrze. Oczywiście, co dalej, jak będziemy rozwijać, no to będziemy go zmieniać tak, żeby ten singleton był faktycznie singletonem. To teraz wyciągniemy. No i oczywiście obsługa Gutenberga. Rozpoczęliśmy pracę nad tworzeniem, implementacją systemów, które wspomogą nam wykorzystywanie Gutenberga. Chcemy po prostu, to jeszcze jest w takiej fazie naprawdę dużych testów, tworzyć po prostu swoje bloki konkretne, ale to jest totalna przyszłość, to chcemy po prostu zaimplementować Gutenberga w naszym starterze, tak żeby wykorzystywał wszystko to, co zostało opisane wcześniej. Myślę, że to będzie tyle. Oczywiście mógłbym mówić tutaj jeszcze długo, ale no nie mam na to czasu. Po prostu chciałem zaprezentować kilka rzeczy, które nam naprawdę pomogły usprawnić pracę i myślę, że teraz komuś z Was one się przydadzą, wyszuka sobie odpowiednie informacje i po prostu przyspieszy pracę i będzie robił po prostu lepsze projekty. Dziękuję bardzo.